Dobry wieczór, witam wszystkich na naszym kolejnym webinarze, już właściwie ostatnim z cyklu Jedzenie ocali świat. I dzisiaj będziemy mówić bardzo dużo o agroekologii. Bardzo się cieszę, że mamy tak znamienitych gości jak Andrea Ferrante i Wojtek Major. I bardzo się też cieszę, że nasz cykl się... Ojej, masło maślane cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i jest bardzo dużo odsłon nagrań poprzednich webinarów i też ożywiona dyskusja. Chciałam właśnie przypomnieć, że linki do nagrań z poprzednich webinarów są dostępne na wydarzeniu Jedzenie ocali świat i też na naszej stronie Koalicji Żywa Ziemia. Ja jak zawsze oczywiście na początek zapomniałam się przedstawić. Nazywam się Agnieszka Makowska, ale może to dlatego, że to już jest trzeci webinar, więc już wydaje mi się, że się wszyscy znamy. Nazywam się Agnieszka Makowska i reprezentuję Koalicję Żywa Ziemia. I ten cykl cały współorganizujemy z Klimatem dla Rolnictwa, który reprezentuje tutaj Agnieszka Mędrek, z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym, Extinction Rebellion i Nauką dla Przyrody. Natomiast wyjątkowo dzisiejszy webinar dodatkowo organizowany jest także w partnerstwie ze Escola Campesina, której koordynatorem jest właśnie nasz dzisiejszy gość Andrea Ferrante, a także Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Ziarno z Grzybowa. Te obie organizacje, także z organizacjami partnerskimi z Francji, Niemiec, Holandii i Szwajcarii, są teraz zaangażowane w realizację projektu Bridging Generations in Agroecology. Więc szykuje nam się, to jest 3-letni projekt, w trakcie którego będą wypracowywane instrumenty, których celem jest wspieranie przekazywania wiedzy pomiędzy rolnikami i między innymi będą to właśnie kursy na przykład o metodach tworzenia łańcuchów dostaw, takich jak rolnictwo wspierane społecznie, o praktykach rolniczych jak agroleśnictwo, o takim temacie jak przekazywanie gospodarstw. Zostanie także wydany przewodnik po agroekologii i wydane będą krótkie filmy i podcasty też dotyczące agroekologii, dlatego że wspominam o tym projekcie, ponieważ cały ten projekt jest poświęcony tematowi agroekologii i myślę, że przez te 3 lata rzeczywiście zostaną wyprodukowane bardzo ciekawe materiały, także będą one oczywiście dostępne w języku polskim. I jak kogoś, jakby więcej szczegółów można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Ziarno, więc serdecznie zapraszam. A teraz, żeby już nie przedłużać, oddam głos Agnieszce, która krótko przedstawi naszych gości. I bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na dzisiejszy webinar. Dzisiaj wśród nas jest Andrea Ferrante, który jest agroekologiem, niezależnym konsultantem w obszarze polityki rolnej. Prowadzi własne gospodarstwo rodzinne we włoskiej prowincji Viterbo. W Międzynarodowej Szkole Agroekologicznej Escola Campesina pełni rolę koordynatora, a od 20 lat zajmuje się planowaniem polityki rolnej i żywnościowej oraz rozwojem obszarów wiejskich na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Współpracuje z wieloma organizacjami, w tym z największym na świecie ruchem chłopskim La Via Campesina. Drugim z naszych tutaj prelegentów i moderatorem będzie Wojtek Major, który parę słów opowie sobie sam. Proszę bardzo, Wojtek. Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojtek Major i występuję tutaj z ramienia organizacji Nie Leni Polska, to jest ruch suwerenności żywnościowej w Polsce. Współpracujemy ściśle z Koalicją Żywa Ziemia, która też jest współorganizatorką tego wydarzenia. Ja się zajmuję szeroko rozumianą suwerennością żywnościową i agroekologią, głównie na poziomie szerzenia idei oraz edukacji. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj
Jest tutaj z nami człowiek, który również jest praktykiem, więc też się bardzo chętnie dowiem o tej stronie. Zapraszam Państwa. Teraz przejdziemy chyba do prezentacji Andrea. Very good afternoon or evening, and it's a big, big pleasure. Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich. Jest dla mnie wielką przyjemnością być z Państwem dzisiaj po południu. Wielka szkoda, że nie możemy się spotkać naprawdę, wszyscy razem, na żywo. Ale półtora roku czy dwa lata temu z Mieleni Poland zorganizowaliśmy absolutnie wspaniałe warsztaty na temat agroekologii. I to było wspaniałe. Praca, którą wykonuje Mieleni Polska, jest naprawdę wzorowa na szczeblu europejskim. Pokazuje, w jaki sposób możemy rzeczywiście w praktyce rozwijać agroekologię. Jest to coś, o czym musimy pamiętać zawsze, kiedy rozmawiamy o agroekologii. Mianowicie mamy wspólne zasady, ale rozwijamy te wspólne zasady poprzez nasze różne kultury, naszą różną wiedzę, nasze tradycje i nasze historie. To jest siła agroekologii. To jest jej potencjał do tego, żeby w pełni uwzględniać naszą kulturę, naszą wiedzę na całym świecie. Dlatego też agroekologia rozwija się tak szybko na całym świecie. Oprócz polityk rolniczych, które niestety zmierzają w innym kierunku albo w innych kierunkach. Ale zacznijmy od mojej prezentacji. Chciałbym podzielić się z Państwem pewnymi informacjami. Mam tu także slajdy. The presentation. Okay. This is where I come from, because I think that... Stąd właśnie pochodzę. Chcę Państwu pokazać mój region, ponieważ uważam, że bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, skąd się podchodzi. Scuola Campesina to jest szkoła, która mieści się we Włoszech, chociaż pracujemy na całym świecie. Ale znajdujemy się w biodystrykcie. Czym jest biodystrykt? Biodystrykt jest to region, w którym rolnicy, różne stowarzyszenia oraz samorządy łączą siły, żeby wypracować nowe podejście do zrównoważonego rozwoju lokalnego. Zaczynając od innowacji, od ekologii, od organicznego, ekologicznego rolnictwa, ważne jest to, że ci rolnicy są uwzględnieni i wpływają na działania wszystkich pozostałych operatorów gospodarczych. Czyli rozwój zrównoważony tak naprawdę przestaje być pustym słowem dla nich. Tu widać właśnie nasz biodystrykt, gdzie widzimy poszczególne gminy w Viterbo. 80 tysięcy ludzi mniej więcej tam mieszka. 40% już ziemi jest uprawiana w sposób ekologiczny. I ten proces trwa. Mamy piękne krajobrazy, mamy także dziedzictwo kulturowe. Tutaj stara droga rzymska, która prowadziła do Rzymu, zresztą wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, jak Państwo wiedzą. Nie tylko pielgrzymów prowadzą, a tutaj są kaniony, które u nas występują, są bardzo typowe dla naszego regionu. Piękny krajobraz, dziedzictwo kulturowe i ciekawe działania. Ale przejdźmy od razu do prezentacji, ponieważ mamy mało czasu i chcielibyśmy wykorzystać go najlepiej. Czy jeśli mówię za szybko dla tłumaczy, proszę mi dać znać.
Jest oczywiste, że mamy obecnie do czynienia z wielkim dylematem, ponieważ bioróżnorodność, a produktywizm, nastawienie na produkcję, to jest ten wielki dylemat, ta wielka dyskusja ostatnich dziesięcioleci. I zasadniczo wszyscy mówią, musimy iść w kierunku większej bioróżnorodności, musimy chronić bioróżnorodność w rolnictwie, ale w rzeczywistości idziemy zupełnie w przeciwnym kierunku. Wszyscy to wiemy. Więc przypomnijmy sobie, jakie są podstawowe statystyki. Nie potrzebujemy produkować więcej żywności, ponieważ obecnie możemy wyżywić 12 miliardów ludzi. O wiele więcej niż nas jest na planecie i o wiele więcej niż nas będzie nawet według najgorszej prognozy do 2050 roku. Wiemy, że marnujemy i wyrzucamy 30% całej produkcji. Obecnie, teraz, zwłaszcza w naszych krajach, marnujemy żywność w sposób, który jest oburzający, ale z drugiej strony mamy tendencję do zapominania, że to rolnicy rodzinni karmią świat, ponieważ wydaje nam się, że model przemysłowy, a zatem model ogromnych gospodarstw rolniczych i handel żywią świat. To nie jest prawda, to jest fake news. Kryzys pandemii pokazuje to jeszcze lepiej, jeszcze wyraźniej, że tak naprawdę obecnie to rolnicy rodzinni karmią w większości ludność świata. 70% żywności jest sprzedawana na rynkach lokalnych, na jarmarkach lokalnych. A zatem tak naprawdę to przemysłowa produkcja jest mniejszością. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy o tym, bo wtedy będziemy wiedzieli, że cała polityka rolna jest oparta na poszanowaniu globalnego handlu, zaczynając od wspólnej polityki rolnej. Tak, czytamy o tym w porozumieniu WHO na temat rolnictwa. Chodzi o handel międzynarodowy. To nie ma nic wspólnego z prawem do żywności, które powinno być u podstaw polityki rolnej w Europie. To jest bardzo ważne. Z drugiej strony, pomimo iż wszyscy ci ludzie tak naprawdę karmią świat, oni stają się coraz ubożsi i zarabiają coraz mniej pieniędzy i coraz trudniej im żyć. Coraz więcej z nich jest zagrożonych ubóstwem. To są straszne dane. Zwłaszcza w momentach, kiedy ceny nawozów, pestycydów, wszystkich zewnętrznych czynników produkcji rosną astronomicznie. Więc wszystkie te modele, które są oparte na zewnętrznych czynnikach produkcji, są coraz bardziej zagrożone. Ci rolnicy są w sytuacji kryzysowej. I wreszcie jeszcze jesteśmy daleko od odporności na zmiany klimatyczne. Po pierwsze dlatego, że model agroprzemysłowy przede wszystkim przyczynia się do zmian klimatu ze względu na emisję CO2, a po drugie ze względu na monokulturę oczywiście. Ten model produkcji także nie sprzyja przyrodzie i jest krytykowany. Jest też bardzo ważny w ramach radzenia sobie ze zmianami klimatu, a zatem jest oczywiście, że musi dojść do zmiany paradygmatu. Dlatego też potrzebna jest bioróżnorodność w centrum naszych działań. Ale to jest powiązane z kolejnym elementem, mianowicie prawa, kwestia praw. Nie możemy wyobrażać sobie, że bez praw, bez tego, żeby cieszyć się naszymi prawami jako producenci żywności albo jako konsumenci, jako obywatele, którzy aktywnie dołączają do systemu żywności, bez korzystania z naszych praw nie ma sposobu, żeby to zmienić. Dlatego też musimy pamiętać o suwerenności żywnościowej. To jest coś, co jest zakorzenione w prawie do żywności. To opiera się na naszym prawie do wyboru, jaką politykę rolną wspieramy. To jest nasze prawo do dostępu do wody, do ziemi, do nasion,
i zarządzania naszymi rynkami. To jest prawo naszych obywateli, żeby decydować na podstawie swoich praw kulturowych, co chcą jeść. A bez tego, bez tych praw, nie możemy w pełni cieszyć się systemem produkcji żywności, który byłby zrównoważony i trwały. A zatem kwestia praw jest niezbędna w rozmowie na temat agroekologii. Jest to coś, o czym musimy pamiętać, że agroekologia to sposób urzeczywistnienia suwerenności żywnościowej. Jest to niezwykle ważne. To, że musimy mieć podejście oparte na prawach, żeby dojść do sytuacji, w której korzystamy z tej agroekologii. Chcę podkreślić to. Bardzo często zapominamy, za często mamy taką tendencję do mieszania tej idei, że suwerenność żywnościowa to jest coś związane z lokalnym rynkiem, że nie importujemy, ale to jest tylko konsekwencja. Tak naprawdę suwerenność żywnościowa dotyczy praw. Jeżeli nie możemy cieszyć się z naszych praw poprzez dostęp do ziemi, dostęp do wody dla młodzieży, dla kobiet, kobiety, które są w centrum tego systemu, one muszą móc korzystać z wszystkich praw. Wówczas nie będzie agroekologii. To jest to dla nas niezwykle ważne. A zatem i to jest coś, co od razu łączy się z sprawą La Via Campesina. Mamy także międzynarodowo uzgodnione instrumenty, które są podstawą koncepcji suwerenności żywnościowej. Narodziły się w ruchu La Via Campesina w latach 90., a później rozeszły się na cały świat. Czemu mówimy o Nieleni? Ponieważ w 2007 roku w Mali było forum Nieleń i na tym forum powstała deklaracja na temat suwerenności żywnościowej, która zaczęła się od La Via Campesina, ale wyszła dalej i uwzględniła inne organizacje, organizacje na różnych środowisk i gdzie konsumenci się zaangażowali. Wszystko to jest połączone z kwestią praw i jest to niezwykle ważne, żeby cała ta praca przełożyła się na deklarację ONZ-owską dotyczącą praw chłopów i innych pracowników rolnych. I to nazywa się UNDROC. Musimy pamiętać, jak mówimy o agroekologii, aby te deklaracje przeczytać. Deklaracje ONZ są głosowane przez większość, co oznacza, że cieszą się poparciem większości. Niestety nie ma ona mocy wiążącej, natomiast jest dokumentem niezwykle ważnym. Tak więc deklaracja dotycząca praw chłopów obejmuje to wszystko, co trzeba wziąć pod uwagę w agroekologii, bo bez prawa do ziaren, do wody, do autoorganizacji, do autozarządzania, praw kobiet. Bez tego wszystkiego nie będzie agroekologii. To jest po prostu niemożliwe. To jest niezwykle ważne. I to o tym trzeba zawsze pamiętać. Agroekologia nie istnieje tylko dlatego, że umiemy uprawiać ziemię. To jest bardzo ważne, ale to nie wystarczy. To zawsze musimy mieć na uwadze, że właściwe podejście to najważniejsza rzecz w modelu agroekologicznym i dlatego w Campesina ten ruch chłopski, ponad 200 milionów chłopów na świecie, którzy się zorganizowali w ruch, przez 17 lat walczyło o te prawa w Genewie, aby uzyskać taką deklarację, aby taka deklaracja powstała. Tak więc zapraszam Was wszystkich do zapoznania się z treścią tych deklaracji. Ona jest przetłumaczona na bardzo wiele języków. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy jest przetłumaczona na polski, ale może Aga może się jakoś tym zająć. Jest przetłumaczona, tak. Więc niezwykle ważne, aby o tym pamiętać. Dlatego też takie podejście jest wskazane. Kiedy mówimy o prawach rolników, dlaczego?
bo dzięki temu możemy poprawić naszą jakość życia, a także praktyki, które stosujemy, które są w sercu agroekologii. To jest mieszanka wiedzy, naszych możliwości, wejścia w dialog z wiedzą innych, akademików, osób z zaplecza technicznego, wszyscy razem, ale zawsze w poszanowaniu dla naszej wiedzy, wiedzy rolników, wiedzy producentów żywności, bo często zdarza nam się zapominać, że ta właśnie wiedza, tak się składa, jest samym sercem rolnictwa. Rolnictwo, bioróżnorodność to nie jest coś, co spadło z nieba, ale stanowi owoc ciężkiej pracy przez tysiącleci rolników, którzy hodowali zboża, owoce, warzywa, wszelkie rodzaje żywności. To, że tu mamy tutaj różnorodność, to dzieło tych, którzy przez tysiąclecia do tego doprowadzili. To jest nasza wiedza i to jest niezwykle ważna wiedza, bo bez tej wiedzy, bez tej pracy, bez tego owocu nie uda nam się ulepszać. I też nie uda nam się znaleźć odpornego sposobu na zmiany klimatu. Musimy korzystać z tej różnorodności genów, dlatego że inaczej będzie nam bardzo trudno odpowiedzieć na zmiany klimatu, który staje się coraz bardziej nie do przewidzenia. I dlatego agroekologia jest dużo bardziej skuteczna i lepiej działa w temacie ryzyk związanych ze zmianami klimatu, bo zawsze mamy więcej niż jedną odpowiedź. A sytuacja ze zmianami klimatu, jaką mamy teraz, to oznacza, że jest kompletnie nieprzewidywalna. Za dużo deszczu, chmury, zbyt zimny klimat, zbyt gorący klimat. Jedynym sposobem na to jest posiadanie większej ilości odpowiedzi, a jedyny model, który ma więcej niż jedną odpowiedź, to model agroekologiczny. A to z kolei związane jest z kwestią praw. Umowy handlowe odcinają nas od rynku. Dwustronne umowy, które są zawierane w handlu międzynarodowym, działają przeciwko nam, przeciwko naszym lokalnym rynkom. Jak powiedziałem wcześniej, najważniejsze, żeby wyżywić ludzi na świecie, ale jesteśmy odcinani od dostępu do tych rynków. I to jest kwestia praw. Nic innego jak kwestia praw. Jeżeli nie mamy kontroli nad rynkiem, możemy produkować, ale jak to sprzedamy, co wyprodukujemy? Dlatego potrzebujemy silnych społeczności, niezwykle zwięzłych, silnych społeczności agroekologicznych, bo musimy być jednym centralnym elementem. To nie jest metoda opierająca się na jednej osobie. Potrzebujemy wielu etycznie nastawionych ludzi, którzy będą podejmować ważne decyzje, ale rozwiązania nie polegają na jednostkach. Potrzebujemy społeczności, organizacji. Potrzebujemy pracować wspólnie. I znowu, dlatego właśnie mamy to zrzeszenie rolników jako, powiedzmy, wspólny kadr odniesienia. Nie leni. 8 lat po deklaracji z 2007 roku zebrała tych samych ludzi, którzy tam byli, by podpisać tę deklarację o suwerenności żywności w 2015, aby powstała deklaracja o rolnictwie. I to jest nasz punkt odniesienia. Agroekologia, pamiętajcie, jest czymś, co jest wiecznie żywe, ciągle się zmienia, jest wiecznie w ruchu. Więc zrobiliśmy w tym 2015 roku deklarację. Super jest ją przeczytać. Ona jest przetłumaczona na polski. Agnieszka poda, gdzie można ją znaleźć. I ta deklaracja podkreśla
i 11 wspólnych zasad tego, co stanowi dla nas agroekologia. I powtarzam, dla nas, bo już są próby korporacyjnego przejęcia konceptu agroekologii. Tego nie możemy się na to zgodzić. Nie możemy tego zaakceptować. Musimy jasno powiedzieć, czym dla nas jest agroekologia. Dlatego tak ważne jest, by przenieść całe nasze doświadczenie terenowe na powierzchnię, bo są miliony ludzi o wielkim doświadczeniu. Musimy głośno krzyczeć całemu światu o tym, co robimy, i jasno przekazać, czym jest dla nas agroekologia. Przede wszystkim, jak mówimy o agroekologii i rozmawiamy o czymś, co jest, powiedzmy, prawie duchowe, jest to sposób życia. Agroekologia dla nas jest to sposób na życie. Musimy zrozumieć język natury, musimy zrozumieć środowisko, musimy rozumieć i wejść w relacje. Inaczej nie uda nam się zrozumieć środowiska, w którym żyjemy. Nie będziemy w stanie cieszyć się relacjami z ludźmi, którzy nas otaczają, i ze środowiskiem, które nas otacza. Jest to coś, co wychodzi daleko poza praktyki, poza działania, poza rolnictwo. To jest wieczna więź, którą mamy pomiędzy nami a naszym środowiskiem, i to jest niezwykle ważne. Mamy zasady agroekologiczne. Jest to oczywiście być może najbardziej znany aspekt agroekologii, te zasady. I niektórzy myślą, że to tylko to. Agroekologia to te zasady. Płodozmian, płodność ziem, dobre ziarna, używanie bardzo wielu zasad. Jest bardzo wiele zasad, które musimy stosować. Jak używać wody, jak wodę oszczędzać. To wszystko tam jest. Ale musimy pamiętać, że idziemy zawsze do przodu, bo koncept zrównoważonego rozwoju w tych zasadach agroekologicznych to nie jest coś, co da się osiągnąć. My cały czas szukamy sposobu, jak lepiej współpracować z naturą, jak naprawdę zdobyć tę umiejętność wspólnej pracy. A to oznacza dwie rzeczy, dwie podstawowe rzeczy. Że jesteśmy coraz mniej zależni od warunków i czynników zewnętrznych i dajemy coraz większą wartość naszej wiedzy. Trzecim elementem są terytoria, ziemie. Musimy mieć koncept ziem, w którym one są naszym dziedzictwem kulturowym. To jest w agroekologii, to jest podstawowa kwestia. Nie możemy uważać, że cieszymy się pracą na poziomie naszego gospodarstwa i to wszystko. Nie, nie wolno nam tak myśleć. Musimy naprawdę zrozumieć i zachować, i pielęgnować, i poprawiać kwestie związane z naszym kulturowym dziedzictwem w naszych społecznościach i jak te ziemie wszystkie razem dają nam możliwość zbliżenia się nie na poziomie rolniczym, ale właśnie ziemskim. I to jest podstawowa kwestia. Jak możemy chronić to nasze dziedzictwo kulturowe, nie ciesząc się, nie mając dostępu do naszych praw, prawa do ziemi, do wody, do ziaren i wszystkich praw osobistych. To jest niezwykle ważna kwestia. Te wspólne prawa są podstawowym elementem agroekologii i o tym musimy zawsze pamiętać, bo to się wiąże z wiedzą. Wiedza również jest podstawową zasadą. Teraz bardziej niż kiedykolwiek, teraz naprawdę bardziej niż kiedykolwiek, bo możecie
sami rozumiecie, że teraz wiedza jest głównym motorem gospodarczym społeczeństwa. Jak spojrzycie na cyfryzację, na to, co się dzieje w naszych życiach i również w systemie rolniczym, wszystko to opiera się na wiedzy, na koncentracji wiedzy. Dane to jest sposób wykorzystywania wiedzy. Dziś bardziej niż kiedykolwiek postawienie wiedzy producentów żywności w centrum naszych działań to sposób na chronienie się, ale jest to także wartość społeczna w naszej pracy. Chodzi o to, żeby dzielić się wiedzą. Jest to sprawa centralna w agroekologii. Znowu daję przykład Via Campesina, który jest bardzo ciekawy. Szkoły agroekologiczne, które mają nic do czynienia z prawdziwymi, z normalnymi szkołami dla rolników, mają okrężny sposób na dzielenie się wiedzą. Jasne jest, że kiedy mówimy o równowadze i ogólnie o ekwilibrium, natura, kosmos, istoty ludzkie, tutaj chodzi o pewną duchowość. I tego nie znajdziemy w żadnej innej definicji agroekologii, tego elementu. Ale jeżeli się nie kocha swojego środowiska, to nie można naprawdę uważać się za agroekologa. My kochamy pracę, którą wykonujemy. Nie jesteśmy przedsiębiorcami, którzy wykorzystują elementy fizyczne, żeby wyprodukować coś i sprzedać. Tak, to nie zadziała. Ten model teraz przechodzi głęboki kryzys. Jak się jest tylko przedsiębiorcą, to jesteś w tej chwili w kryzysie. I znowu, musimy się dobrze zorganizować. Rodziny, oczywiście w nowym koncepcie rodziny, pewne społeczności. Potrzebujemy się zorganizować, potrzebujemy ten poziom organizacyjny. Nie możemy pracować sami. Musimy się zorganizować. Producenci żywności muszą się zrzeszyć z obywatelami. Musimy znaleźć nowy sposób, żeby to zrobić i to jest kwestia podstawowa. Autonomia i autozarządzanie. Musimy być bardziej autonomiczni. Musimy być niezależni od czynników zewnętrznych, ale także musimy być niezależni w dostępie do rynku, w dostępie do tego, co jest związane z zarządzaniem na poziomie terytorialnym. O tym mówimy, kiedy mówimy o autonomii. Jest masa modeli, które możemy przyjąć i które możemy rozważyć, jeśli chodzi o organizację. Agroekologia ma bardzo silne konotacje polityczne. Nie możemy uprawiać rolnictwa, nie przekształcając społeczeństwa, bo kiedy domagamy się naszych praw, kiedy domagamy się ziemi, przekształcamy społeczeństwo, przekształcamy rynek, przekształcamy zasady. Nie możemy się zgodzić z zasad dotyczących bezpieczeństwa żywności w tej chwili. To wszystko jest jakimś rodzajem transformacji. Inna rzecz, kobiety. Bez kobiet model agroekologiczny nie przetrwa. Wszystko to po to, żeby wam pokazać, jak złożoną kwestią jest agroekologia. I dlatego jesteśmy też jednocześnie tacy silni, bo to my próbujemy zmienić społeczeństwo, w którym żyjemy. Oczywiście są też władze państwowe i oni mają swoją interpretację agroekologii.
I to jest kwestia, która jest dosyć bliska. Te zasady na poziomie rządowym agroekologii jest zbliżone do tego, co my mamy. Nie do końca takie, ale zbliżone, co jest też interesujące, ponieważ to jest głosowane przez Radę Rolnictwa. I tą metodą musimy się posługiwać w negocjacjach, pamiętając o naszych zasadach, ale pamiętając też, że na poziomie rządowym ta koncepcja brzmi trochę inaczej. Czyli z jednej strony deklaracja praw chłopów, z drugiej strony to, jak to jest sformułowane na poziomie rządowym. Musimy też pamiętać, kiedy mówimy o agroekologii, że to my jesteśmy innowatorami. Innowacje to termin, który jest bardzo zdradliwy. W tej chwili wszędzie się mówi o innowacjach, w każdym dokumencie. A innowacja z kolei łączy się z drugim bardzo powszechnie używanym terminem, cyfryzacja. I to jest bardzo źle, że to są kojarzone ze sobą terminy, bo nam chodzi o innowacje. My jesteśmy innowatorami, a zwłaszcza innowacje społeczne są niezwykle ważne. Dzisiaj to jest bardzo ważne, jak rolnicy mają się zorganizować, jak uzyskać lepszy dostęp do rynku. Pamiętajcie, my nie musimy produkować więcej, produkcja jest wystarczająca. My musimy mieć lepszy dostęp do rynku. Musimy mieć większą wartość, nadać większą wartość temu, co produkujemy. Musimy mieć lepszy dostęp do naszych praw. To jest niezwykle ważne. I to jest też powód, dla którego musimy wiedzieć, co się dzieje w kwestiach cyfrowych, ponieważ cyfryzacja to jest prawdziwy słoń w pokoju. Uważam, że nie jesteśmy wystarczająco uważni na te kwestie, niewystarczająco reagujemy na nią, ponieważ cyfryzacja idzie niezwykle szybko. We wszystkich sektorach zmienia życie i podobnie jeśli chodzi o system żywności, cyfryzacja atakuje nasz system i to się dzieje w tej chwili. 70% rynku jest kontrolowane przez rolników rodzinnych, a zatem musimy spojrzeć na wpływ cyfryzacji na rolnictwo. To się zmienia bardzo szybko, ponieważ cyfryzacja jest sposobem, żeby skoncentrować naszą wiedzę i nasze informacje w rękach niewielu osób. To jest niezwykle niebezpieczne. Dlatego też agroekologia jest nam potrzebna w naszym podejściu opartym na prawach człowieka. To jest właściwy sposób, żeby spojrzeć świeżym okiem na systemy produkcji żywności. Musimy spojrzeć inaczej, musimy przestać mówić tylko o politykach, a mówić o systemie produkcji żywności, który uwzględnia więcej niż tylko produkcję rolną. I na tym polega agroekologia. I na zakończenie musimy jasno powiedzieć, że obecnie idziemy zupełnie w przeciwnym kierunku niż system oparty na podejściu prożywnościowym, prosuwerennościowym. To nie jest właściwe podejście, ale chodzi tylko o to, żeby sektor prywatny miał więcej miejsca. Natomiast mamy do czynienia z koncentracją produkcji żywności, a cyfryzacja, która przybiega w całej gospodarce, o czym Państwo doskonale wiedzą, a jest to skupione w rękach około 10 firm na całym świecie, które znamy, Google, Amazon, Facebook, i tak, Alibaba i tak dalej. Więc kilku wielkich operatorów tak naprawdę trzyma e-gospodarkę w swoich rękach. Jeśli to się rozniesie na system produkcji żywności, stracimy prawo do żywności. Dlatego też potrzebne jest podejście oparte na agroekologii. Jest to właściwe podejście, jest to jedyny sposób, żebyśmy utrzymali nasze prawa i prawa do żywności. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zmieściłem się w czasie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Andrea albo Andrzeju, jak woli, żebyśmy do ciebie mówili.
that is what you want to be called. Ponieważ prosiłeś nas, żebyśmy zwracali się do ciebie w formie polskiej, Andrzej. Czy słyszysz mnie? Okay, great. Tak, bardzo dobrze brzmi odpowiedź. Trudno stwierdzić, od czego zacząć. A zatem ty mi powiedz, ponieważ jesteś konsultantem, jeśli chodzi o polityki rolne i agroekologii w instytucjach wysokiego szczebla, jesteś także kimś, kto uczy, jesteś wykładowcą, jesteś szkoleniowcą, jesteś koordynatorem szkoły rolnej i uczysz setki osób, ale także jesteś praktykiem, jesteś rolnikiem, pracujesz na ziemi i należysz do kooperatywy rolnej. Czyli od czego zaczniesz? Od dołu, od spółdzielni czy od góry? Po pierwsze, jeśli są jakieś pytania od internautów, to chętnie też odpowiem. Musimy zacząć od dołu. To jest to, czego nam trzeba. Połączyć różne szczeble. Jeśli nie połączymy szczebli, nie zrozumiemy, na czym stoimy. W naszej spółdzielni pracujemy na rynku miejscowym, mamy rynki rolników, budujemy relacje na szczeblu lokalnym z konsumentami, mamy CSA i tak dalej. Ale z drugiej strony trzeba zrozumieć, jak bardzo biurokracja wspólnej polityki rolnej nas obciąża. Ona ma was zwalczyć, tak naprawdę, ta papierologia. To nie jest tak, że możemy po prostu coś zrobić. Dobrze, zorganizujmy się, zrzeszymy się i znajdziemy rozwiązanie. Nie, ponieważ środowisko także prawodawcze jest czymś, co sprawia, że przestaniesz produkować, ponieważ ten model prowadzi do koncentracji w rękach niewielu. A cyfryzacja będzie przyspieszać ten trend jeszcze bardziej. A zatem musimy znaleźć sposób dzielenia się wiedzą. Musimy inwestować czas, dzieląc się informacjami. W przypadku społeczności rolników jest to utrudnione, ponieważ tak naprawdę nas się rozbija, żebyśmy byli odosobnieni, żebyśmy pracowali sami. Mechanizacja nam bardzo pomogła oczywiście, ale bardzo dużo straciliśmy, jeśli chodzi o możliwość dzielenia się i działania razem. To jest ogromny wysiłek, który jest nam potrzebny. Nie rozwiążemy problemu sami. Musimy dokonać pewnej zmiany mentalnej. Tyle jeśli chodzi o perspektywę producenta, rolnika. Jest wyzwanie, musimy sobie z nim poradzić. Szczerze powiedziawszy, jeśli nie zrobimy tego, będzie nam bardzo trudno, żeby przetrwać. Bo to prawda, że jesteśmy w centrum produkcji żywności, ale jak się nie zrzeszymy, nie zorganizujemy, nie przetrwamy. Ponieważ wszystkie polityki i kierunek, w którym zmierza społeczeństwo, to jest właśnie takie, żeby nas rozbić. Jak młodzież może wchodzić do tego systemu, jak kobiety mają tam funkcjonować. Patrząc na wspólną politykę rolną i wsparcie dla młodzieży, to jest naprawdę śmieszne. To nie jest sposób, żeby przyciągnąć młodych, żeby zaczęli pracę na roli. A transfer wiedzy w sytuacji, w którym rodziny się zmieniają cały czas. Musimy pamiętać o tym, że cała struktura rodzinna się zmienia. To nie jest tak jak 50-60 lat temu. Jak ma wyglądać transfer wiedzy w rodzinie i poza rodziną? Bardzo wiele młodych ludzi chciałoby rozpocząć jakąś działalność rolniczą. Ale jak wygląda transfer wiedzy do tych ludzi? Jak możemy im pomóc?
wejść na rynek rolny? Czy mamy to pozostawić tylko w rękach tych, którzy sprzedają nam środki produkcji? To jest jakieś rozwiązanie. Ale oni wtedy będą tylko pracownikami. Oni będą po prostu wdrażać jakąś technikę czy jakąś procedurę, jakiś produkt, który pozyskują na zewnątrz i będą po prostu wykonywać instrukcje, ale nie przetrwają. Wtedy my też nie przetrwamy. To jest bardzo wielkie wyzwanie w ramach produkcji żywności. Jest pytanie od naszych słuchaczy. Ruta Śpiewak pyta, w jaki sposób wyjść z niszy, w jaki sposób sprawić, by praktyki agroekologiczne były szeroko rozpowszechnione. Przede wszystkim trzeba dobrze zrozumieć, o czym mówimy. Musimy zrozumieć się wzajemnie, bo niestety doszło do ewolucji sektora ekologicznego. Ja się z niego wywodzę. Ja wywodzę się z rolnictwa ekologicznego. Całe życie w nim działałem. Ta idea, że musimy produkować dla niewielu bardzo wysokiej wartości produkty, to nie jest rozwiązanie. Problem jest taki, że nas się ku temu pcha, bo tak jak już mówiłem, ramy prawne, które nas otaczają, nas pchają właśnie w tym kierunku. Z jednej strony mamy cenę finalną produktu, która jest jakaś nierzeczywista. Są produkty, których się nawet nie da sprzedać w cenach, które widzimy na rynku. Więc jak sobie z tym poradzić? Jaka jest uczciwa cena takich produktów? I jak tworzyć społeczności, gdzie ta uczciwa cena produktów doprowadzi do powstania relacji między konsumentem a producentem? To nie jest działalność niszowa, moim zdaniem. Moim zdaniem agroekologia ma ten potencjał do transformacji społecznej. Musimy odbudować relacje pomiędzy producentem a konsumentem. To jest właściwe podejście. To jest to, co mamy zrobić. To nie oznacza, że jedynym wyjściem są certyfikaty ekologiczne, które czasami tworzą rynki, które są rzeczywiście niszowe. Ale to jest jakieś rozwiązanie, nie mówię, że nie. Natomiast czemu mówię o innowacjach społecznych, że one są dla nas ważne? Bo ciągle szukamy sposobu, żeby stworzyć sojusz. Jest bardzo wiele przykładów, będzie ich jeszcze więcej. To nie jest kwestia jakiejś niszowej działalności. Zakończę moją odpowiedź, mówić o zamówieniach rządowych, zamówieniach publicznych. One odgrywają centralne życie. Na przykład stołówki szkolne we Włoszech wydają miliony posiłków dziennie, a ich zielone zamówienia publiczne to jest filar, na którym możemy oprzeć nowy system żywienia, który wcale nie jest niszowy. Jest wiele instrumentów i trzeba z nich korzystać. Jest pytanie także od Roberta Borka. Jakie dobre praktyki może nam Pan zalecić w Polsce, a przynajmniej w kontekście europejskim, żeby ten model agroekologii się rozwijał? Jakie dobre praktyki? Mówił Pan już o zamówieniach publicznych. To jest jeden przykład z Pana doświadczenia. To, od czego zacząłem, ekoregiony, ekodystrykty, biodystrykty. Wydaje mi się, że na szczeblu lokalnym to jest właśnie to miejsce, gdzie trzeba budować nowe podejście. Musimy uwzględnić samorządy lokalne. To jest niezbędne. W tym momencie na szczeblu globalnym nie mamy na razie nic ciekawego. Nic się ciekawego nie dzieje w tej dziedzinie. Ale na szczeblu niższym, lokalnym, mamy ogromne doświadczenie i wiele innowacyjnych projektów.
jedna z najlepszych praktyk to pracować na szczeblu lokalnym z samorządami, tworzyć sojusze u podstawy pomiędzy producentami a konsumentami. To jest coś, co realnie doprowadza do zmian społecznych. To jest praca długofalowa, wymaga dużo siły, wymaga dużo wysiłków, dużo osób, jest trudna, ale dlatego musimy pracować razem, bo w przeciwnym wypadku nie będziemy już mogli pracować na roli w naszych gospodarstwach, jeśli będziemy sami. To jest dobry sposób, żeby iść naprzód. Ten przykład naszego biodystryktu w moim regionie jest bardzo dobry. A edukacja, praktyki edukacyjne, uczenie, kształcenie. Czy mają Państwo u siebie jakieś doświadczenie, jak wpływać na formalny system, system szkolny? To jest bardzo duży problem w naszym przypadku i szczerze powiedziawszy, nie udało się to we Włoszech. Jesteśmy tutaj opóźnieni pod tym względem na uczelniach wyższych. Niedawno było badanie Agroecology Europe i rzadko można znaleźć coś ciekawego na szczeblu uniwersyteckim. Na szczeblu liceów, szkół średnich troszeczkę mówi się o rolnictwie ekologicznym, ale cała ta dyskusja o transformacji ekologicznej to raczej jest jakaś narracja instytucjonalna. To jest jakiś sztuczny dyskurs, który nie prowadzi do czegoś konkretnego w systemach formalnej edukacji. Dlatego tak ważne jest, żeby pamiętać o edukacji nieformalnej, pozaformalnej, czyli szkoły prowadzone przez rolników, też Via Campesina, ale są inne przykłady. One odgrywają centralną rolę. I te doświadczenie nieformalne prowadzone przez rolników, ten typ szkoleń wpływa też na to, co dzieje się w instytucjach edukacyjnych na szczeblu formalnym. Tak robimy właśnie. W naszym regionie staramy się to zrobić i staramy się wpływać na lokalną, naszą uczelnię wyższą, która w teorii ma wspaniałe laboratorium, zainspirować tą uczelnię, żeby pomyślała trochę o agroekologii. W teorii oni o tym mówią, ale to są puste słowa, nie robią w praktyce nic. Pytanie od Pauliny Kramarz. W jaki sposób przekonują Państwo konwencjonalnych rolników, żeby przejść na agroekologię? Macie doświadczenia? Niestety, ostatnie 30 lat na to poświęciłem, rozmawiać z konwencjonalnymi rolnikami. To jest bardzo trudne. Trzeba być świadomym tego, że jest to proces. Jest to proces, który może się udać na kilka sposobów. Wymaga on bardzo wielu instrumentów. Muszą być to narzędzia gospodarcze, społeczne na pewno, ale także duchowe. Oto przykład. Mówimy o encyklice Franciszka na przykład. To jest świetne narzędzie. W niektórych środowiskach naprawdę papieska encyklika odgrywa wielką rolę motywacyjną. Kościół we Włoszech posiada wiele ziemi. Możemy wykorzystać encyklikę papieską, żeby zachęcić też Kościół do tego, jak w sposób bardziej oświecony korzystać ze swoich ziem. Jeżeli będziemy też walczyć, jeżeli będziemy walczyć w dziedzinie tworzenia polityk rolnych, które wpływają na system produkcji żywności, możemy znaleźć wsparcie, żeby przepchnąć pewne rozwiązania, żeby rolnicy byli trochę bardziej odważni, ale jest to oczywiście proces długofalowy i musimy oczywiście korzystać z przykładów, którymi dysponujemy. Mamy takie przykłady w naszym gronie i całkowicie musimy także
całkowicie zmienić nasz sposób sięgania do innych. Musimy być opartym na zaufaniu. Jeśli nie ma zaufania, nikogo nie przekażemy. Musimy znowu przywrócić to zaufanie, żeby móc na nim budować. W regionach wiejskich naprawdę to zostało utrudnione. To zaufanie się gdzieś zagubiło. Na przykład złe doświadczenia w spółdzielni. No, to wymaga innowacji społecznej, żeby zastanowić się, jak na nowy sposób pracować razem w oparciu o realne zaufanie. To jest wielkie wyzwanie dla nas. To jest coś, co jest w samym sercu agroekologii. Teraz przechodzę na szczebel polityczny. Jakiego rodzaju polityki promują to podejście społecznościowe, o którym Pan mówi? Jakie jest Pana doświadczenie w tym temacie? To dwie kompletnie różne sprawy. To doświadczenie jest bardzo zróżnicowane. Nie mogę powiedzieć, że jest to jakiś system anarchistyczny, bo tam jest bardzo wielu różnych ludzi. Niektórzy robią naprawdę świetną robotę, a inni, z którymi się trochę trudniej pracuje. Ale rzeczywiście FAO w tej chwili wraca się w kierunku polityki, która dla nas nie jest specjalnie interesująca z punktu widzenia agroekologii. Nie jest to w naszym interesie. Dają rolę dużą handlowi międzynarodowymi, ale jest to narracja siedziby, ale w FAO można znaleźć świetne też programy wspierające rynki lokalne, agroekologię i tak dalej, więc trudno powiedzieć, co robimy. Pracujemy z FAO i w szkołach agroekologicznych wykonujemy świetną robotę, więc trudno powiedzieć samo FAO. Jednak jednocześnie Biuro do Spraw Azji i Europy Środkowej FAO robi dla tego regionu bardzo dużo. I w zasadzie jest to również część wspólnej polityki rolnej. Więc jeżeli wejdziemy do drugiego filaru wspólnej polityki rolnej, to znajdziemy kilka linijek na temat wspólnot lokalnych, społeczności lokalnych. I wtedy to była taka liderskie podejście. I jak im się przyjrzymy, to wcale nie są takie złe. Problem polega na tym, ile w tym jest pieniędzy w ogólnym budżecie wspólnej polityki rolnej. Co roku wydajemy 60 miliardów euro w ramach wspólnej polityki rolnej. To jest taka ilość pieniędzy, która jest niewiarygodna, ale ile z tych pieniędzy idzie do tego podejścia liderskiego? Zwłaszcza w porównaniu do tego, na co idą te pieniądze. Więc pytanie, jak można dokonać takiej zmiany priorytetów w polityce systemu produktów spożycznych. Potrzebne są takie podejścia, które naprawdę są w szacunku do ziem. Trzeba zbudować nowe podejście do rynku terytorialnego i do ziem. U nas przecież na wsiach mamy rynki, mamy targi. Musimy znaleźć nowy dostęp do rynku. To jest bardzo ważne. Więc polityka, która wspiera bioróżnorodność, czy tutaj chodzi o jakieś narzędzia? Nie, tu chodzi o transfer wiedzy. Bardzo ważne jest podejście kantyn w szkołach, możliwość tego, żeby był rynek terytorialny, to, żeby była możliwość stworzenia projektu na przykład społeczności energii odnawialnych. To są rzeczy bardzo ciekawe.
lokalne systemy żywności, ale także lokalne społeczności energetyczne. Musimy też porozmawiać o kwestiach energetycznych. Nie możemy twierdzić, że kwestie energetyczne nie są ważne w naszym podejściu. Jest to bardzo ważna kwestia. Rolnictwo w tej chwili opiera się na ropie i nie może tak dalej być. Tutaj musimy dokonać zmiany. I oczywiście możemy być dostawcą energii, nie wykorzystując ziemi. Ale jednocześnie musimy myśleć o naszych społecznościach i dać naszym społecznościom pewien plan i też potem realizować ten plan. Znowu, podejście, które mamy w dystrykcie naszym do systemów żywieniowych, do systemu zapobiegania marnotrawstwu, także w związku z odnawialnymi energiami, ochroną terytoriów przed agresywnymi działaniami. I na podstawie tego buduje się plan działania. I ten lokalny plan działania jest budowany wspólnie przez wszystkich aktorów tego społecznościa, również z władzami lokalnymi. I tutaj na to jest przydzielony też konkretny budżet. W Europie w tej chwili mamy wielkie sumy pieniędzy, które są funduszem następnej generacji i to jest wielka możliwość dla nas, bo jeżeli te pieniądze przeznaczymy na ten rodzaj projektów, jeżeli przeznaczymy je tylko na budowanie kolejnych torów kolejowych, to oczywiście nam nie pomoże, ale możemy walczyć o te pieniądze. Mamy pytanie od Justyny, znowu jeśli chodzi o FAO, co w tej chwili jest w planie, jeśli chodzi o zmianę globalnej polityki rolniczej i co w temacie Live Crop? Dziękuję za to pytanie, bo to dokładnie jest to, czego w tej chwili doświadczamy. Powiedziałem, że FAO jest zbieraniną bardzo wielu ludzi i rzeczy, ale niestety nowe ramy strategiczne na dziesięciolecie idą zdecydowanie w złym kierunku i fakt, że po raz pierwszy w swoim istnieniu FAO podpisało umowę z CropLife, czyli z platformą agroprzemysłowego sektora, to jest coś bardzo złego, dlatego że fakt, że te firmy mogą mieć przełożenie na to, co się dzieje w świecie, jest przerażające, bo na pewno nie będą stawać w obronie właściwych wartości. I ten pomysł, że nowy dyrektor zarządzający i kadra zarządzająca rozwiążą sytuację dotyczącą cyfryzacji, dotyczącą roli sektora prywatnego, ten koncept istnieje, ale to się bierze też z innego problemu, z celów zrównoważonego rozwoju. Jak się przeczyta te cele, o których ciągle wszyscy mówimy, to oczywiście pierwsze zdanie to zakończyć głód na świecie. Oczywiście wszyscy się co do tego zgadzamy, ale jak zaczniemy czytać dalej, to zobaczymy, że sektor prywatny ma odegrać główną rolę w tym właśnie zwalczaniu głodu na świecie. I to jest początek wszystkich problemów. I jeśli mam być szczery, teraz FAO przyspiesza to podejście swoje. Ten nowy dyrektor zarządzający naprawdę przyspieszył działania i system żywieniowy ONZ z września zeszłego roku pokazuje bardzo wyraźnie, że jest naprawdę bardzo mocne ciśnienie, żeby iść w tym kierunku. Czyli nadanie sektorowi
prywatnemu bardzo znaczącej roli. Ta umowa z ONZ-em to nie ma sensu. Nie możemy uznać, że mają taką samą rolę jak rządy. I w tej chwili FAO możemy powiedzieć, że jest bardzo ważnym graczem tego, co zostało ustalone na szczycie dotyczącym systemów żywieniowych. I dla nas to oznacza, że musimy pamiętać, że oni nadają temu prywatnemu sektorowi rolę centralną. Sytuacja jest krytyczna, musimy zareagować. Musimy opracować świetną strategię, żeby odepchnąć to, co się dzieje i żeby FAO robiło to, co powinno, czyli żeby znowu było z organizacją ONZ-ową dotyczącą żywności, a nie działań w sektorze prywatnym. I tutaj myślę, że La Via Campesina jest ważnym graczem, który może coś zmienić. Czy tutaj może Pan nam coś na ten temat trochę więcej powiedzieć? Tak, La Via Campesina, jak wejdziecie na stronę internetową, to jest tam bardzo wiele informacji. To jest ruch chłopski. Ponad 200 milionów rolników zrzesza w ponad 80 krajach świata. Jeszcze zrodził się w latach 90., kiedy stało się jasne, że rolnictwo już przestało być istotne i rolnicy przestali mieć głos. Chodziło o to, żeby oddać rolnikom głos i pierwsza walka stoczona przez La Via Campesina to było przeciwko WTO i umowie dotyczącej rolnictwa, która zabijała rolników na poziomie lokalnym. Dlatego że były ustalone pewne minima, ale wpływ na rolników był olbrzymi. I ten niezwykle ciekawy i ważny ruch jest również ważny z punktu widzenia agroekologicznego i dlatego też mówię, że my też musimy się zorganizować. Sami rolnicy na poziomie indywidualnym by nic nie wskurali, dopiero musieli się zorganizować. La Via Campesina nie jest organizacją dla indywidualistów, ale jest organizacją wielu osób. Jak widzicie, takich organizacji jest wiele, ale każda z nich jest organizacją. Te sposoby organizacji mogą być bardzo różne, ale naprawdę musimy się zorganizować. W Europie jest europejski dział Via Campesina, która odgrywa bardzo ważną rolę w walczeniu o nasze prawa w Brukseli. Próbują zmienić wspólną politykę rolną, działać na poziomie różnych sektorów. Niestety dwa razy ostatnie przegraliśmy, nie udało nam się osiągnąć tego, co chcieliśmy, ale też dlatego tak ważne jest, żeby się zorganizować. Naprawdę podkreślam to i powtarzam wielokrotnie, musimy pracować razem, musimy znaleźć nowy sposób na wspólną pracę, bo musimy coś innego wymyślić. Stało się jasne, że stowarzyszenia, które istnieją, są w kryzysie wszędzie na świecie i musimy znaleźć inny sposób na to, żeby działać razem i żeby być skuteczni. Więc to jest również prośba do Was wszystkich. Zwracam się do Was, abyście zastanowili się, pracowali nad tym konceptem wspólnej pracy. Jak się zorganizować, jak się zmobilizować, bo sposób, w jaki działaliśmy w przeszłości, już nie działa, jest już nieskuteczny. I w tej chwili nas również dotknął kryzys. Justyna ma też pytanie. Jakie jest Pana stanowisko na temat nowego GMO?
Wszystkie te techniki, jasne jest dla mnie, dzięki Bogu do tej pory sytuacja, przynajmniej w Europie, jest określona i te wszystkie techniki genowe są w sumie kwalifikowane jako GMO. I tutaj nasze stanowisko musi być bardzo twarde z dwóch powodów. Ta nowa technika ma być opatentowana, więc znowu prywatyzacja pracy wykonanej przez rolników, bo te geny, które ci technicy, ci badacze przesuwają z jednego punktu do drugiego, są owocem pracy wykonanej przez rolników w ciągu ostatnich tysiącleci, więc to jest nasza praca, która jest wykorzystywana przez jakichś techników laboratoryjnych, a następnie prywatyzowana przez system patentowy. Więc musimy naprawdę zatrzymać tę falę opatentowywania wszystkiego, co dotyczy życia. Bo to również jest atak na bioróżnorodność rolną. Nie mamy pojęcia, jakie przełożenie na poziomie rządowym te nowe ziarna, te nowe nasiona, jaki będzie efekt tych technik. Nie możemy tego przewidzieć. Jest więc niezwykle ważne, abyśmy bardzo uważnie przyglądali się tym technikom genetycznym i jednocześnie pamiętajmy, że te techniki nie stanowią odpowiedzi. Jak powiedzieliśmy wcześniej, zmiany klimatyczne pokazują nam codziennie, że potrzebujemy bardzo zróżnicowanego wachlarza genów, a także sposób hodowania, sposób uprawiania ziemi musi się zmienić. Musi nastąpić reewaluacja pracy rolnej. Musimy znaleźć nowy sposób na hodowlę, bo to dostarczy odpowiedzi rolnikom. Musimy umieć zarządzać ryzykiem zmian klimatycznych, czy to powody polityczne, czy gospodarcze. Tak czy inaczej musimy zatrzymać to nowe GMO. Czy możesz powiedzieć coś więcej na temat tego, jak agroekologia może zająć się kwestiami zmian klimatycznych? Tak, agroekologia jest najlepszym sposobem, żeby zająć się tymi kwestiami, bo zasady ekologiczne, które są naszymi wartościami, mówią, że potrzebujemy bardzo żyznej ziemi i tylko wtedy, kiedy materia organiczna, zawartość materii organicznej w ziemi jest wysoka, to ta ziemia może być odporna na zbyt dużo deszczu albo zbyt dużą suszę. I tylko jak będzie duża różnorodność ziaren, nasion i genów, damy im możliwość dostosowania się do różnych systemów, do różnych sytuacji klimatycznych. To jest zarządzanie ryzykiem, które ma jakiś sens, ale jednocześnie agroekologia oznacza płodozmian, oznacza zmianę plonów. To oznacza z punktu naukowego widzenia, to jest główny sposób tego, aby zwalczać i oprzeć się zmianom klimatu. Jest to kwestia dostosowania się, a następnie także system żywieniowy oparty na rolnictwie ma emisję CO2 dużo mniejszy niż system przemysłowy. Dlatego jasne jest, że agroekologia stanowi odpowiedź. To jest droga, którą należy podążać, bo jasne jest, że z punktu widzenia mitygacji, jako że mamy system, który ma bardzo niskie emisje CO2, a także narzędzia adaptacyjne, które pozwolą się dostosować do sytuacji, które są w zasadzie kompletnie nieprzewidywalne. A czy jesteś w stanie sobie wyobrazić sposób, aby cyfryzacja, o której już mówiłeś, żeby stała się procesem, która nas pchnie do przodu, do przodu? Czy jest jakiś sposób, żeby właśnie cyfryzacja działała dla agroekologii, dla farmerów małych, rodzinnych? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że cyfryzacja nie jest celem, a technologią. I musimy zobaczyć, kto tej technologii używa.
Jasne, sytuacja jest taka, że jeżeli chcemy powtórzyć to, co się dzieje w gospodarce cyfrowej, 10 firm, które kontrolują wszystko na świecie i przełożyć to wszystko na rolnictwo, no to będzie 10 producentów żywności dla wszystkich. I ja nie sądzę, żeby to było rozwiązanie interesujące dla kogokolwiek. Nawet rządy by były przeciwne temu. Natomiast to się stanie, jeżeli nic nie zrobimy. Problem polega na monopolu. Problem polega na tym, że nie możemy pozwolić na to, żeby Amazon wszystko kontrolował, czy Google, czy Microsoft. To jest problem. Musimy mieć coś, co jest dla nas użyteczne, bo jako rolnik mogę korzystać z komputera, z arkusza Excel, sposobu na komunikację z innymi obywatelami, którzy wspierają moją pracę. Mogę korzystać z sposobu na dostęp do rynku, ale potrzebuję kontrolować dane. Muszę być właścicielem moich danych. Nie mogę zależeć od kogoś innego i przede wszystkim, i co najważniejsze, muszę mieć dostawcę oprogramowania, który uważa, że właściwe podejście jest drogą do przodu i który ze mną opracuje narzędzie cyfrowe, które będzie działało na moją korzyść, a nie, że ja mam się dostosowywać do narzędzi, które już istnieją. Nie chcę się dostosowywać do narzędzi oferowanych przez Google'a czy przez platformę Zoom. Cyfryzacja musi odpowiadać na moje potrzeby i ja muszę kontrolować to wszystko. Jeżeli to osiągniemy, jeżeli to nam się uda, to cyfryzacja może działać na naszą korzyść. I dam przykład. Budujemy w tej chwili sieć szkół rolniczych, wspieramy taką sieć w regionie od Albanii do w stronę byłych republik ZSRR i widzimy, że musimy stworzyć bezpieczną przestrzeń, zwłaszcza dla kobiet, gdzie one mogą uczestniczyć, więc opracowujemy platformę cyfrową z projektantami cyfrowymi, która da kobietom w krajach, w których prawa kobiet niekoniecznie są szanowane, miejsce, gdzie one będą mogły się udzielać i dzielić swoją wiedzą, a także kontynuować pracę, którą wykonują w swoim życiu i którą mogą wykonywać również tu, ale także mieć interakcje z innymi osobami. Więc jest to platforma cyfrowa na własnych serwerach, gdzie jest pełna kontrola danych i taka platforma jest tworzona wspólnie z aktorami, którzy również będą jej użytkownikami. Wtedy rzeczywiście może to działać na naszą korzyść. A zatem ważne jest, żebyśmy byli świadomi tego oddziaływania cyfryzacji. I to idzie za wolno. Cyfryzacja już niszczy nasze systemy produkcji żywności. Musimy reagować bardzo szybko. Pewne rzeczy się dzieją, ale musimy być silniejsi, ponieważ na tym etapie, i tym skończę, weźmy przykład Europy. Instytucje europejskie panikują, bo rozumieją, że są całkowicie poza rynkiem cyfrowym. Jak Państwo wiedzą, firmy europejskie mają tylko 4% udziału rynku cyfrowego. 4% to jest nic. Wszystko jest w Chinach czy w Stanach Zjednoczonych. A zatem instytucje europejskie wariują, ponieważ zrozumiały, że wszystkie dane przemysłu europejskiego są w chmurach w Chinach czy w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, a tak nie może być. I instytucje unijne zalewają obecnie nas projektami za miliony euro, nie rozumiejąc nawet, dokąd zmierzają. Szczerze powiedziawszy, jest za późno, to się nie uda. Większość z tego, co możemy zrobić z instytucjami unijnymi, to zatrzymać już negatywne zjawiska. Włoski Urząd Antymonopolowy dwa lata temu wydał
decyzję na temat ukarania Amazona 1 300 000 000 euro za nadużywanie pozycji dominującej w sektorze dostaw. Tak, 1 miliard i 100 milionów euro. Amazon zareagował, prawdopodobnie nigdy nie zapłaci, ale tak to wygląda. Tak trzeba działać. Trzeba ich zatrzymać. Musimy atakować monopol, bo to nam uniemożliwi życie. I ostatnia rzecz. Co zrobili już Chińczycy? W ciągu sześciu miesięcy partia komunistyczna w Chinach postanowiła, że firmy technologiczne były zbyt potężne w Chinach i zniszczyły. Alibaba już nie, tam nie jest, nie działa. Alibaba był jeszcze większy od Amazona, o wiele większy od Amazona. Oni mają pełną kontrolę nad transakcjami cyfrowymi. I arcyprezes Alibaby został przesunięty, ma się zająć działalnością filantropijną i w ten sposób pozbywają się tych firm. Ale my mamy kapitalizm, a nie partię komunistyczną. My mamy prawa antymonopolowe. Zapominamy o podstawowych zasadach kapitalizmu, czyli antymonopolowego podejścia. Nie mówimy tu o komunizmie, ale Chiny to być może jedyny kraj, gdzie jeszcze rząd ma więcej władzy niż firmy. To nie ma nic wspólnego z komunizmem. Czyli Chiny dają nam lekcje kapitalizmu, tak? Całemu światu. Dobrze. Podsumowując. Jak myślę o cyfryzacji, myślę o wykorzystaniu tych narzędzi. A jak możemy mówić o kwestiach młodzieży i kobiet w kontekście cyfryzacji? Ja jestem raczej obserwatorem, ale prawa kobiet w działaniach Lavia Campesina są zawsze w centrum. Od samego początku naszej działalności prawa kobiet są w centrum naszego zainteresowania. Życie kobiet zawsze było w centrum naszego zainteresowania. Dlatego też my walczymy od zawsze o to, w ramach kampanii, żeby zapobiegać przemocy wobec kobiet. To jest jedna z największych kampanii światowych. I La Via Campesina zawsze wspierała tę kampanię. To jest jasne. Dlatego też, jak opracowaliśmy koncepcję agroekologii, rola kobiet zawsze była filarem naszych prac. A młodzież także odgrywa ważną rolę. Pragnę podkreślić, że mamy tak zwany Komisja Światowa do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, mieści się w Rzymie. To jest tak jak FAO, ale jest to podmiot niezależny. W tym roku będą pracować nad wytycznymi na temat praw kobiet i na temat młodzieży. Są naprawdę, mają bardzo ciekawy dokument. Mogę podać link. Na przykład panel wysokiego szczebla do spraw młodzieży tego panelu, tej komisji, lub wytyczne na temat kobiet. To są bardzo ciekawe dokumenty, ale praca społeczeństwa obywatelskiego, mechanizmy społeczeństwa obywatelskiego, to wszystko jest bardzo ważne. Ta praca powinna być współdzielona i należy ją propagować. Zapraszam do pracy w tych grupach roboczych. W wielu organizacjach one funkcjonują. Społeczeństwa obywatelskiego i zawsze jest potrzeba, żeby dobre umysły i odważne umysły, takie jak państwa, uczestniczyły w tych pracach. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Paulina Kramasz, co pan sądzi o strajkach rolników?
Chodzi o strajki, strajki rolników. To jest narzędzie walki, oczywiście bardzo ważne. Jest to oczywiście powiązane z tym, o czym mówiliśmy wcześniej na temat organizacji. Jeżeli mamy silną organizację, to możemy znaleźć lepszy sposób zorganizowania się, zrzeszania się i walki. Korzystajmy ze strajków, czemu nie? Korzystajmy z różnych instrumentów. Dzisiaj we Włoszech był strajk generalny przeciwko rządowi. I tutaj od lewicy do prawicy mamy różne podmioty w tym rządzie i w końcu doszło do strajku generalnego. Nie wszystko idzie tam dobrze, ale strajk jest ważnym narzędziem. Jednak musi zawsze towarzyszyć mu strategia, bo niestety wiem, że w Polsce też są takie doświadczenia, niestety jeśli po prostu zmobilizujemy rolników i stwierdzimy, ok, strajk, zyskajmy więcej dopłat, ale nic nie zmienimy w systemie produkcji żywności, to osiągnięcia i strategia jest krótkofalowa i krótkowzroczna, nie prowadzi specjalnie do dużych osiągnięć. Pytanie od pani Justyny. Bardzo często technologia jest prezentowana jako najlepszy sposób, żeby ocenić, jak wygląda stan gleby. Czy naprawdę potrzebujemy tej technologii, żeby wiedzieć wszystko na temat tego, jaka jest kondycja naszej gleby? My zawsze mówimy, że wiemy więcej o przestrzeni niż przestrzeń kosmicznej, niż o tym, z czego składa się humus. Najpierw trzeba wykazać się szacunkiem wobec gleby. Bo to jest najważniejszy element naszego życia. Bez szacunku dla ziemi nie można zapewnić sobie żywności na przyszłość. Więc przede wszystkim szacunek dla ziemi, dla gleby. Pamiętajmy o tym, że jest to żywy element, złożony element. To oznacza, że musimy nieco lepiej dowiedzieć się, z czego się składa gleba. Czy to kwestia technologii, czy nie, to jest kwestia na pewno uwagi poświęconej temu. Jeżeli mógłbym uzyskać więcej informacji, zawsze by mnie to cieszyło, ale muszę zawsze rozumieć, że bez żyzności gleby nie mogę, po prostu nie mogę mieć podejścia właściwego dla rolnictwa. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. I hope so. It was a question. Mam nadzieję. To było pytanie Justyny. I teraz do Paulina chciała wyjaśnić, że chodzi o niedawne strajki, o te niedawne strajki. To rok strajku to niesamowite zwycięstwo, ponieważ w Indiach, mówimy o Indiach, indyjski system ustalania cen jest bardzo ważny w ramach regulacji rynku. W Europie też tak przedtem to działało. Jeżeli się chce to zniszczyć i dać firmom prywatnym możliwość zarządzania rynkiem, to jest to coś, co w ciągu kilku lat zniszczy cały system rolny w Indiach. Ale pamiętajmy o tym, że teraz 50% siły roboczej w Indiach jest powiązane z rolnictwem. Tam się tego nie da zrobić. W Europie tak, ponieważ jest nas tylko 2% wszystkich pracowników. Nie w Polsce, wiem, w Polsce jest was więcej, ale i tak mniejszość. Czyli to był wielki błąd dla rządu indyjskiego, ze strony rządu indyjskiego. Chociaż trzeba jednak na to spojrzeć z uwagą. To jest sposób chronienia rolników,
ale nie mówimy w ogóle o tym, jak produkować ryż, jak produkować pszenicę. Więc to były ważne strajki, które pokazały, jaka jest siła zrzeszenia, jak zrzeszając się można zmienić społeczeństwo. Potrzebne nam są zrzeszenia. Trzeba się organizować, trzeba się łączyć. I oczywiście jest jeszcze dużo pracy do zrobienia w tym zakresie, ponieważ dobrze mieć gwarantowane ceny, ale trzeba też produkować w taki sposób, żebyśmy byli mniej zależni od zewnętrznych czynników. Bo w przeciwnym, bo tak w Indiach też mamy kolejny spraw, to jest zadłużenie rolników i to prowadzi do naprawdę największej liczby samobójstw w społeczności rolnej na świecie w Indiach. Nie wszystko jest rozwiązane tam. Ale jeszcze pytanie Justyny. Może źle zrozumiałem jej pytanie. Technologia. No, oczywiście chodzi o wiedzę. Myślę, że żyzność gleby można poznawać na podstawie tego, co wyrasta z niej na powierzchni. Można pokopać, można zobaczyć, jak wygląda profil, poszczególne warstwy. W tym sensie biodynamika, patrzę tu na Agę, mamy przyjaciel Reto, który jest naprawdę bardzo obznajomiony w tym. Natomiast to nie tylko laboratorium może uratujemy glebę. Musimy inwestować w nasze umiejętności rozpoznawania jakości gleby. Zgadzam się. Ale ważne jest także, żeby zbierać dane, które będą kontrolowane, które pomogą nam w pracy. Jeśli możemy kontrolować te dane, jeśli te dane nie buntują się przeciwko nam. Okay, I have a more general question. Mam bardziej ogólne pytanie jeszcze na temat relacji pomiędzy suwerennością żywności a bezpieczeństwem żywności. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów na ten temat? Bezpieczeństwo żywności jest łatwiejszym konceptem. To jest takie podejście do zdrowia gleby, do tego też, żeby żywność nam nie zaszkodziła, żeby nie pogorszyła naszego zdrowia. To jest bezpieczeństwo żywności. Natomiast po angielsku jest jeszcze security, oprócz safety, czyli chodzi o dostęp. Czy się ma dostęp do żywności, czy nie. Suwerenność z kolei to jest kwestia praw. I jest to ogromna różnica, ponieważ dostęp, no ja mogę dać dostęp poprzez pomoc żywnościową, ale wówczas to nie znaczy, że szanuję twoje prawa podstawowe. Twoje prawa podstawowe to jest dostęp do ziemi, do gleby, do wszystkich elementów, które pozwolą ci wyprodukować własną żywność, do sprzedaży własnej żywności. To jest kwestia właśnie praw. To duża różnica pomiędzy tym a faktem, że się nie umiera z głodu, ponieważ ktoś ci daje żywność. Nie umierasz, ale nie korzystasz ze swoich praw. To jest bardzo duża różnica pomiędzy tymi koncepcjami. I dlatego też my powinniśmy walczyć o suwerenność żywnościową. Chcemy korzystać z naszych praw w pełni. I chcemy o to walczyć. To nie jest tak, że ktoś mi da jedzenie i to rozwiąże mój problem. I na zakończenie, kryzys COVID-u, pandemia, pokazało nam to w sposób bardzo jasny. Gdybyśmy byli w sytuacji suwerenności żywnościowej,
nie mielibyśmy do czynienia z tą dramatyczną sytuacją, z tą lawiną ludzi, którzy głodują na świecie. Cofnęliśmy się 10 lat w ciągu jednego roku. A jeżeli chodzi o produkcję żywności, 2020 to jeden z najlepszych lat w badaniach statystycznych, więc to nie jest problem produkcji. Rolnicy produkują. Problem jest taki, że nie mogą korzystać z tych praw, które im przysługują. Był kryzys gospodarczy, stali się bardziej ubodzy i głodują, ale to nie ma nic wspólnego z produkcją. Mam nadzieję, że jasno zarysowałem definicję tych trzech pojęć. Tak, dziękujemy, bardzo jasno i bardzo zwięźle. Ale jaka jest relacja między suwerennością żywnościową a innymi ruchami? Bo jest to silnie powiązane z ruchem na rzecz sprawiedliwości ekologicznej, permakultury i wiele innych. Czy są współprace w tym zakresie? Tak, w ciągu ostatniego roku stało się to trudniejsze, ta współpraca. Natomiast wtedy, kiedy mieliśmy to forum międzynarodowe w Porto Alegre, te sojusze były wówczas silniejsze. Wszyscy byli na miejscu, było sojusz z ruchem robotniczym, ruchem chłopskim i tak dalej. Teraz jest to oczywiście trudniejsze, ponieważ COVID wpływa na naszą zdolność do sterowania naszym życiem. W Glasgow miesiąc temu wszyscy też się tam spotkali. Mieliśmy ruchy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, Lavia Campesina, także organizacje wspierające suwerenność żywnościową. Oczywiście trzeba poprawić jeszcze tam pracę, ją rozwijać ją. Jeżeli mówię o projektantach oprogramowania, to są nowi ludzie, ale są nam potrzebni. Potrzebujemy też prawników, którzy będą walczyć. Jeżeli mówimy o prawach, to oczywiście musimy mieć podejście legislacyjne oparte na prawach. Musimy mieć dobrych prawników, którzy będą nas wspierać, którzy będą pisać projekty, które będą podążać w naszym kierunku. I na przykład mamy deklaracja ONZ. To jest soft law, które dopiero ma być wdrożone w prawodawstwie krajowym. I potrzebujemy ludzi, którzy będą nas w tym wspierać. Potrzebujemy nowe sojusze z ruchami, z miast, z ruchami z terenów wiejskich. W tej chwili tracimy przestrzeń w obszarach wiejskich, bo ruchy miejskie nie rozumieją wiejskich. Musimy mieć lepszą komunikację. Te ruchy progresywne są bardzo silne w obszarach miejskich, a bardzo słabe w wiejskich. Więc La Via Campesina jest wpisana w ten ruch progresywny, ale który się odbywa w obszarach wiejskich. Jak sobie z tym wszystkim poradzimy i w jaki sposób kultura miejska może lepiej zrozumieć problemy obszarów wiejskich? Od tego trzeba zacząć. Trzeba zobaczyć, co się dzieje na wsiach. To jest coś, o czym musimy dużo więcej rozmawiać, dużo więcej. Ja jestem w miejscu, gdzie tego codziennie dostarczam. 50 kilometrów stąd mamy osadę rzymską i naprawdę wiemy, jakie tam są trudności, jakie strefy miejskie i ruchy ze stref miejskich muszą zrozumieć, co się dzieje na wsiach. Musimy znaleźć sposób, żeby tak się stało. I to jest innowacja, której musimy dokonać, bo to jest gigantyczny problem.
Tak, rzeczywiście doskonale widzę ten problem również tutaj. Nawet mówienie o chłopach stanowi problem. Uznanie, że jest taka rzecz jak chłopi, taki koncept jak chłopi. A tutaj mowa o chłopskiej agroekologii. To co dopiero to? Jak chłopska agroekologia jest różni, w czym różni się od niechłopskiej agroekologii? To jest niekończąca się debata. Jak mamy określić deklarację, czy deklaracja jest deklaracją agroekologiczną, czy chłopską agroekologiczną? Agroekologia to agroekologia. Nie może to być niczym innym. Natomiast w Europie musimy określić ją jako agroekologię chłopską, ponieważ we Francji rząd francuski na poziomie rządowym zaczęli używać terminu agroekologia, żeby robić takie czystki. Więc chcieliśmy naprawdę podkreślić, że chodzi o rodzinnych rolników i o chłopów i to oni tworzą agroekologię i nie można tego terminu używać do greenwashingu. Jedzie się do Indii i w Indii nazywa się to zero budżetowe rolnictwo naturalne, więc też zawsze jest to połączone z warunkami, z tradycjami w danym miejscu. To, co jest jasne, to, że kiedy rozmawiamy o agroekologii, to farmerzy, chłopi i ich wiedza są w centrum tego konceptu, albo inaczej nie ma o czym gadać. Agroekologia niestety nie jest tylko sposobem na zmianę produkcji. Żeby zamiast chemicznego używać innego nawozu. Albo jaki obszar mamy pod sobą. To nie jest coś, co w agroekologii jest dla nas do zaakceptowania. Jako rolnik organiczny to mówię, jako biorolnik. Więc my jako farmerzy mamy zmieniać nasze społeczeństwo, a nie dostosowywać się do modelu agroprzemysłowego. My musimy zmieniać, musimy dokonywać transformacji naszego społeczeństwa, dokonywać zmiany relacji pomiędzy strefą miejską, strefą wiejską, a także relacji z konsumentami. I dlatego coraz więcej o tej agroekologii mówimy, tej chłopskiej agroekologii. Myślę, że możemy nazwać to jak chcemy. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli wspólne zasady, które nam przyświecają, o których mówiłem wcześniej. Jest świetne takie, świetna rzecz została wydana w Polsce, którą na pewno można łatwo znaleźć, wydane przez Nieleni Polska. Polityka na talerzu. Aga, that can help me. Aga może powiedzieć, czy to o tym mówię. Ta książka, która ma łyżkę na okładce, zielono-żółta. Nie wiem, czy ktoś ma ją. Ja może na sekundę, tak. Tak, o to chodzi. I w środku jest dostępna deklaracja Nieleni. I świetna praca wykonana przez grafików, te ikonki, na których możemy, właśnie które tu widać. I tutaj są te główne zasady. Staramy się starać z tej polskiej pracy korzystać na poziomie też międzynarodowym, więc bardzo dziękujemy za tę świetną publikację. Dziękujemy Nieleni Polska za to, że zrobiliście tak świetną rzecz. Dziękuję bardzo. Bardzo dużo pracy nas to kosztowało. To było dla drugiego Forum Suwerenności Żywności, że to zrobiliśmy. I rzeczywiście ta książeczka jest dostępna i online. Link do niej jest w okienku czatu dostępny.
i też w koło informacji o wydarzeniu też zamieścimy ten link. Myślę, że świetnie się starzeje ta nasza książeczka, jest nadal bardzo użyteczna i też raz na jakiś czas z niej korzystam, jak potrzebuję znaleźć jakieś informacje. Więc po roku jest w dalszym ciągu bardzo przydatna. Musimy zatrzymać tę kulturę cyfrową, w której po 2 miesiącach coś już jest przestarzałe, bo inaczej nigdy nie nadążymy. Jak coś po 2 miesiącach jest przestarzałe, to nie ma co wkładać w to żadnego wysiłku. Takie rzeczy muszą przetrwać przynajmniej 10 lat albo i więcej. Całkowicie się zgadzam. Jest jeszcze jedno pytanie od Marcina Wrzosa, ale mam problem ze zrozumieniem tego pytania, bo jest dosyć długie i to nie jest coś, na czym się dobrze znam. Pytanie brzmi, chciałbym zapytać o zintegrowane zarządzanie szkodnikami. Czy to jest alternatywa dla chemicznej ochrony i co trzeba zrobić, żeby stało się to bardziej powszechnie używane? W IPM, czyli to zintegrowane zarządzanie szkodnikami, to pierwszy krok ku temu, żeby szerzej stosować inne pestycydy. Czyli jest to bardzo ważne w pracach, gdzie rolnictwo konwencjonalne doszło bardzo daleko. Ingerencja jest bardzo daleko w system naturalny, więc pierwszym krokiem jest przejście przez IPM, żeby dojść do metody agroekologicznej. Natomiast w agroekologii myślę, że IPM nie jest specjalnie użyteczne. Ale rozumiem i zresztą sam używam, bo w tym obszarze, gdzie ja mieszkam, mamy świetny region, ale obok mamy takie miejsce, gdzie jest produkcja orzechów laskowych dla Ferrero, dla Nutelli, żeby była jasność. I oni używają pestycydów w ilościach hurtowych. Ferrero ma zerową dbałość o środowisko. Nie chce absolutnie żadnych śladów choroby w swoich produktach, więc pestycydy są na tony. I tutaj trzeba by było zastosować IPM, bo jesteśmy w sytuacji, która jest kompletnie wymknęła się spod kontroli. I ludzie stracili umiejętność zrozumienia, gdzie należy, a gdzie nie należy używać pestycydów. Po prostu leją je jak popadnie. I taka jest rzeczywistość. I tutaj rzeczywiście trzeba by było zacząć rozmawiać o tym, żeby oni zrozumieli, że w ten sposób tracą na dłuższą metę pieniądze i tutaj by było warto przejść rzeczywiście przez IPM. Ale IPM w produkcji zintegrowanej, nie tylko jeśli chodzi o zarządzanie szkodnikami, ale ogólnie o żyzności gleby, o wodzie, IPM to jest bardzo sektorowe podejście, tylko dotyczące szkodników. A tutaj bym raczej się skłaniał ku temu, żeby mieć takie podejście dużo bardziej holistyczne, ale rzeczywiście może trochę oparte na użyźniaczach chemicznych, ale nie aż na tak szeroką skalę, więc tutaj trzeba taką pracę wykonać. To na pewno zajmie nawet więcej niż rok, ale to dlatego agroekologia jest tak interesująca, bo to jest proces. Bo musimy zacząć z tego punktu, gdzie jesteśmy, a następnie w takiej sytuacji jak ta, oczywiście nie możemy mówić agroekologii, ale idziemy w jej kierunku, z tego miejsca, które jest naszym punktem wyjścia. Dziękuję. Tutaj widzę parę głosów krytycznych w czacie. Proszę nie promować IPM to jest wielkie naciąganie i tylko podszywa się pod zrównoważone podejście. Nie mówię, że ja je wspieram, ale ja muszę pracować ze wszystkimi rolnikami na swoim terenie. To jest coś bardzo ważnego.
Ja w mojej pracy z naturą mogę być bardzo zaawansowany, ale muszę być również w konwersacji ze wszystkimi rolnikami. A to oznacza, że muszę mieć też podejście niszowe. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Muszę też rozmawiać z konwencjonalnymi rolnikami i też muszę z nimi mieć jakiś system oparty na zaufaniu, bo ja pracuję na poziomie terytorialnym. Nie będę zadowolony, jak będę miał tylko jedną świetną, fantastyczną permakulturę. To miłe, super mieć permakulturę, to etyczne, świetna osoba, ale ja muszę zmienić cały mój teren, cały region, o którym mówimy, a żeby go zmienić, muszę mieć taką możliwość. Dlatego agroekologia jest taka ważna. Musicie patrzeć jednocześnie wszędzie. Nie da się patrzeć tylko w jednym kierunku. Nie wystarczy tylko myśleć o płodozmianie. Nie, trzeba wziąć wszystko pod uwagę, łącznie z tym, że są rolnicy konwencjonalni i z nimi również trzeba umieć rozmawiać. Więc to jest najbliższe tego, co ja robię i co czuję codziennie. Muszę mi umieć dogadać się z każdym. Czyli mówisz, że musisz patrzeć na wszystko jednocześnie? Więc twoja praca w terenie z lokalnymi rolnikami, edukowanie ludzi, konsultowanie dla FAO, jak udaje ci się to wszystko łączyć? Czy to właśnie każdy farmer agroekologiczny ma być taki jak ty, ma być supermanem? Przede wszystkim nie jestem konsultantem FAO. Pracujemy jako platforma dla Europy i dla Europy Centralnej i Azji, której Jeleni Polska jest częścią i mamy z FAO dialog i próbujemy skłonić FAO, żeby się skierowała w naszym kierunku. I teraz był szalony okres, bo właśnie było spotkanie z FAO w Budapeszcie na temat następnego programu FAO dla naszego regionu, w której wygłaszaliśmy naszą opinię na ten temat. To było bardzo ciekawe, ale to, co jest najważniejsze, to żyć swoje życie, więc postawa agroekologiczna ma polegać na tym, że czerpiemy jak największą przyjemność z tego, jaką mamy relację z ziemią, z naturą, z glebą. Próbujemy robić to, co ważne. Natomiast oprócz tego, co jeszcze tutaj jest ciekawe? Można robić wiele różnych rzeczy, ale to, co ważne, to zawsze pracować wspólnie i praca z lokalną społecznością jest niezwykle ważna. I zawsze mieć w sobie tę ciekawość, żeby robić to, co robimy na wielu różnych poziomach. I samo to już uważam za wielkie osiągnięcie, jeżeli tak będzie. Ja uważam się za wielkiego szczęściarza. Pracuję z wieloma ludźmi, którzy też robią pewną robotę dla mnie. Ja jestem tak naprawdę facilitatorem. Naprawdę podziwiam twoją energię, która nie ulega żadnej degradacji z biegiem lat. Wręcz przeciwnie, stajesz się coraz mocniejszy i silniejszy i za to ci chciałem podziękować, jak również za to spotkanie. Myślę, że zbliżamy się do końca naszego spotkania. Jest prawie 20. To jest ta chwila, kiedy chciałbym ci podać szklankę wody, ale myślę, że będziesz niestety musiał ją wziąć sobie sam z powodu cyfryzacji, która nas rozdzieliła. Nie widzę tutaj już więcej żadnych pytań do ciebie skierowanych. Wcześniej byłeś bombardowany ze wszystkich stron przez naszą wspaniałą publiczność. Czy jeszcze jest coś, co może chciałbyś powiedzieć na koniec, Andrea? Jestem niezwykle szczęśliwy, że myślę, że nawet za dużo gadałem. Bardzo się cieszę i z Agą myślę, że spotkamy się w Polsce w marcu i wtedy
będzie okazja, żeby się zobaczyć osobiście. I ja nie leni, bardzo dziękuję, a zwłaszcza dziękuję tłumaczkom, bo tak dużo gadam i też dosyć szybko, bo chciałem tyle powiedzieć naraz, więc naprawdę bardzo dziękuję paniom tłumaczkom, bo myślę, że było to dla nich niezłe wyzwanie, więc dziękuję wam bardzo, jesteście wszyscy fantastyczni. Ja również bardzo dziękuję i przekazuję teraz dalszy ciąg w ręce organizatorów. Dzięki Wojtek. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Chciałam tylko powiedzieć, że Andrea, mówiąc o spotkaniu w marcu, zapewne miał na myśli dobre żniwa, które tutaj właśnie przez Stowarzyszenie Ziarno są już od kilkunastu lat co roku organizowane. Dlatego ja też już w imieniu też stowarzyszenia pozwolę sobie wszystkich zaprosić już od razu i miejmy nadzieję, że ten marzec nam pozwoli na spotkanie na żywo. Jest to coroczne takie ogólnopolskie dwudniowe seminarium o rolnictwie ekologicznym, o agroekologii, więc będzie możliwość spotkania z Andreą na żywo, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Na pewno na stronie stowarzyszenia będzie informacja o tym. A ja tym samym chciałabym właściwie już zamknąć nasz cykl, w ramach którego udało nam się zorganizować trzy, myślę, bardzo interesujące webinaria. Wszystkie one są nagrywane, tak jak już na początku też mówiłam, naszego dzisiejszego spotkania, to spotkanie z Andrą i z Wojtkiem też będzie nagrane i będzie udostępniony link, dlatego można sobie będzie w przyszłości do niego wracać i odsłuchiwać wielokrotnie. Myślę, że usłyszeliśmy bardzo dużo na temat właśnie czym tak naprawdę jest ta agroekologia, że po prostu ważne jest w niej to, że to jest zmiana społeczna, że agroekologii nie można ograniczać tylko i jedynie do praktyk rolniczych, ale to jest bardzo takie holistyczne podejście do całego systemu rolno-żywnościowego. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za udział, bardzo dziękuję Andrei Ferrante, że się zgodził poświęcić mimo właśnie takiej po prostu ilości różnych zajęć i obowiązków, że zgodził się poświęcić swój czas na nasze spotkanie. Wojtkowi bardzo dziękuję za prowadzenie tego spotkania. Też Agnieszce z Klimatu dla Rolnictwa, że nas wspierała tutaj na każdych webinariach, w ogóle wszystkim naszym partnerom, współorganizatorom, wszystkim tym inicjatywom i ludziom, którym leży na sercu nasza przyszłość, i Łukaszowi Dudzicowi za wsparcie techniczne na wszystkich webinariach, i zapraszam na stronę też Koalicji Żywa Ziemia, zapraszam do sięgnięcia po wspominaną tu wielokrotnie i pokazywaną przeze mnie publikację Polityka na talerzu. Tam jest dużo różnych rzeczy, dużo różnych artykułów i wiedzy na temat agroekologii i oczywiście zachęcam do śledzenia informacji, jakie się będą pojawiać o projekcie właśnie Scuola Campesina i Ziarna, który jest w całości poświęcony agroekologii, i śledzenia też właśnie i strony Scuola Campesina, i strony Ziarna, gdzie na pewno będą jakby w ciągu kolejnych dwóch lat pojawiać się różne materiały. Także bardzo dziękuję wszystkim, dobranoc i mam nadzieję, że teraz będziemy mieć taką przerwę świąteczną. Wszyscy odpoczniemy, ale mam nadzieję, że w styczniu będziemy znowu spotykać się na naszych webinariach. Bardzo dziękuję jeszcze raz.